No, witam wszystkich, Pantada z tej strony i Aresek. Witam, pozdrawiam was serdecznie. Witam, witam. No, filmik będziemy kręcić. Widzicie ten, gdzie jesteśmy? No, rozpakowałem się wózeczek, oczywiście rękawiczki, żeby nie było, że nie mam rękawiczek. Burdel w samochodzie. Dobra, nieważ. W samochodzie jest straszny. Straszny bałagan, ale to nic. Tu było to, co się tak wkurzałem, ale nie ma tu śmieci za bardzo teraz. Widzę, posprzątałem, jest czyściutko. W miarę oczywiście, bo jakieś papiery, ale to papiery to się rozłożą, nie ma problemu. Pójdziemy nad wodę, zobaczyć. Tam były te namioty takie, wędkarze, co się tam rozbili. Ale to pójdziemy na koniec, bo ja chcę dzisiaj, nie pójdę tam daleko, tam dalej w te trzciny. Tylko, a dzisiaj nie pada. Dzisiaj jest lepiej, ale jest strasznie zimno, 2 stopnie tylko. Pójdziemy tu w las. O, tam pójdziemy w las zobaczyć kawałek, bo już tu dawno nie byłem w tym lesie. Byłem tak, nie wiem, z wiosny może posprzątać trochę i pójdziemy tu tą drogą. Tu jest taka droga leśna, zaczyna się. Tu wiecie, tu są lasy, to wszystko jest las, las, to się tam ciągnie. Tak samo tu, a tam jest ten zbiornik. I to wszystko są lasy, tu. Tam, o. Droga jest tam. O, stamtąd przyjechałem. A tu jak pójdziemy, to jest wszystko las. Także no nie wiem, jak daleko zajdziemy, ile będzie śmieciuchów. W każdym razie jak nazbieramy cały wózeczek, to pojedziemy do kosza, tam jest ten kosz, tam daleko troszkę i tam wysypiemy i zejdziemy na dół do wody i zobaczymy, jak to tam wygląda po tych wędkarzach, co tam namioty miały rozbite. Oby byli prawdziwymi wędkarzami się okazali, nie pseudowędkarzami, tylko prawdziwymi. No, mieli sprzętu takiego, bo jak oglądałem tam, przyglądałem się, naprawdę to sprzęt porządny, pierwsza klasa. Za kupę kasy. Ale jak tam zostawią po sobie, jak oczywiście ich nie będzie, bo może jeszcze będą. No ale zejdziemy zobaczyć. Dobra, jakieś auto jedzie. Gdzie auto tam jedzie? Także zobaczymy, co jest grane. Ale stoi teraz w miejscu. Nie wiem, czy tu będzie teraz znowu nawracać. O, coś chyba nawraca. Czyżby znowu śmieciuchy miały być? Czy jak? Nie wiem. Może dalej jedzie śmieciuchy wyrzucić. Nie mam pojęcia. Dobra. Musiałbym w bagażniku zobaczyć, co tam. Dobra, nie przejmuję się. Idziemy. Pauza. Ubieram sobie rękawiczki i tu pójdziemy sobie powolutku. Będziemy zbierać. Zobaczymy, jak to się uda. Czy to jest czysto, czy jest brudno. Zawsze tutaj tu pozbierałem po tych brzegach. Tu w lesie byłem, tu też głęboko byłem już z tej strony. Z tamtej strony w tych krzakach, ile mogłem, to już wlazłem sobie. Tam zbierałem, jak pamiętacie. To teraz pójdziemy tutaj, zobaczymy, w tym kierunku. Byłem tam na wiosnę raczej. Nie powinno raczej nic być, no. Nie wiem, może mi się tylko tak wydaje. Mi zazwyczaj się wydaje, a potem wchodzę i jest masakra. Oby tak nie było. Dobra, lecimy. Coś mi się ten wózek składa tak samo od siebie. Nie wiem czemu. Czy jest coś tu zepsute, czy co? Wiesz, to nowy wózek jest. To nie wiem dlaczego mi się tak składa. Koreczki muszę brać oczywiście. Jeśli nie pada, to tak na spokojnie. O Jezus, wiecie co? To jest takie brudne, mokre jeszcze po wczorajszym. No i powiem wam, coś się tu zaczyna dziać, że tak powiem, powolutku, ale się zaczyna. Dobra, wejdziemy tu, zobaczymy, co tu jest. Flaszeczki jakieś widzę. O Jezus! Trochę tu zaczyna tego być. Nie będziemy w jedno miejsce na razie do wózeczka będziemy dawać. Także
Zaczyna tego być, coś tu widziałem jeszcze gdzieś. A tu, bo w tych krzakach jest ciężko. Są takie krzaki, wiecie, i trzeba uważać. No. A tu jest co? Patrzcie. Teren lasu nie zaśmiecaj. Ktoś sobie wyrwał, bo mu denerwowało go to. No i to tak, tak to właśnie wygląda. W ten sposób. I daleko nie zaszłem, ale już, powiem wam, już mam tego. Już się zbiera powoli. Już się powoli zbiera. A gdzie tam jeszcze? Nie no. Dobra, idziemy dalej. Słonko zaczyna przygrzewać, także może paluchy mi nie odpadną. Dobra, pauza. Idę tutaj zobaczyć, co tu jest. No i dobra. Tutaj widzicie? Tutaj z tego kawałka pozbierałem teraz. I tyle tego było. Nawet tak. Powiem wam. Co to za butla? To tu sobie zrobił jakieś drinki, czy... Wylać przecież. Woda tam. Ale to tak nie może być. Kurde, nie idzie tego przeciągnąć. To jakieś syfy. Oje, bo jak ja to mam teraz tutaj? Muszę to jakoś to zacząć ładować. O, nie brzydzi wam się już tych śmieciuchów takie pokazywanie na okrągło? No nie no, ja was, nie chcę was męczyć, no ale chcę wam pokazać i uświadomić po prostu, jak to wszystko wygląda. Artur, pozdrowionka dla ciebie, kaniów czysty, bo to jest chyba aluminium, tak jak mówiłeś, tak? To ja to wsadzę tu do drugiej tej. No i muszę to popakować. To tam jakieś ciężkie. Jakoś damy radę, no nie? To popakować wszystko, nie wiem. No. Powiem wam, że szybko się zapełni ten mój wózeczek, jak tak dalej pójdzie. A myślałem, żarówka jest jeszcze. Myślałem, że będzie czyściej. Pomyliłem się. Dobra, ja muszę sobie drugą rękawiczkę założyć, bo tego jest trochę za dużo. Ja muszę to jakoś popychać, żeby to jak najwięcej wziąć. Dobra, pauza. Jarez, nie patrz tak. Czyściutko patrz się, fajnie czyściutko. Wszystko w wózeczku zapakowane. Koreczki podkręcane. No i co? Wjedziemy sobie tu, w ten kawałek lasu tu. Tam gdzieś do środka. I znowu będziemy czyścić. Będę ubierał dwie rękawiczki i śmigamy. No bo co? Ja tu widzę już jakieś buteleczki. Będzie się działo. Kurde no. Braknie mi tego wózka zaraz. Ja pierdzielę. Kurde no, nie myślałem, że tyle będzie tu śmieci, no. Skąd to się kurde tu wzięło? Chyba z powietrzem przyszło albo z nieba gdzieś spadło, bo to jest niemożliwe. Dobra, robimy swoje. O, widzicie, muszę to zapakować. O, właśnie to, co tu leży. Dobra, to będę tu się nosił. Zrobimy jakąś kubkę i potem to zastanowimy się, jak to wszystko wziąć. Dobra. No dobra. Trochę posprzątałem, że wam powiem. Patrz. Pan tata, pogromca, śmieci. Śmieci, bójcie się. Bo ja was wszystkie sprzątam. Wszystkie śmieci w lesach, i nad wodą. Tu macie się mnie bać. Także niech się boją moje śmieciuchy. Dzisiaj damy tytuł Pan tata pogromca śmieci. O, takie zrobimy. Będzie dobrze. Patrzcie, ile tego jest. No rzeź. Tylko ja się teraz, wiecie co, zastanawiam, jak ja to mam tu spakować, jak ja mam już prawie cały wózek. Jeszcze powiem wam sporo tego, ale najlepsze jest to, że ja jeszcze tam
Jeszcze tam muszę iść, tam. Ale chyba dzisiaj już nie dam rady tam iść, a jeszcze na tą wodę chcę skoczyć, a jeszcze muszę to wyrzucić do pojemnika, żeby to wszystko ogarnąć tu, bo powiem wam, ja tak patrząc teraz, to widzę tam jakieś folioki, jakieś flaszki gdzieś tam jeszcze widzę, tam jeszcze trochę widzę tego, coś jest tutaj z tego rejonu, z tego, tutaj to już posprzątałem, ale tu jeszcze trochę zostało, także, ale nie za piękny widok wam powiem. Niektóra woda taka śmierdząca. No dobra. No to ubierałem drugą rękawicę i... Aha! Patrzcie, bo już tutaj dużo nie wsadzę. A tu mam te zwrotne, będę dawał. To szkoda mi to tam, żeby tam... Ale wiecie co? Bo ja jestem jak zwykle... zabezpieczony. No jak? No muszę być zabezpieczony. U mnie tu nie ma. Zmiłuj się. Śmieciuchy muszą ginąć. Nie ma lekko. Śmieciuchy, bójcie się. Pan tata pogromca śmieci. Proszę. Dobra, bo tutaj będzie za długo. Nie mogę nic gadać, bo za długo będzie film zaś nagrany. Także ładujemy to ładnie. Zobaczymy, ile to wejdzie do worka. Jak będzie jeszcze mało. Chodzi o ciężkość też. Bo ja mam trochę do tego pojemnika. Tam jest trochę kawałek. Żebym to mógł zanieść oczywiście. Nie? Pakujemy. No i dobra, powiem wam, patrzcie, tam już jest full, znaczy nie full jeszcze, ale jest tyle w worku, jeszcze tu dokoptujemy coś, bo jeszcze zmiany, ale wózek jest full, wypchany, już naładowany na maksa, także jeszcze tutaj trochę dokoptujemy i uciekamy do pojemników. Koreczki sobie już tu. Oczywiście pozbierałem, mam tam więcej, no w kieszeni, bo to trochę potrwa, zanim podkręcam te, je nogą ponaciskam, pomiażdżę, że tak powiem, i koreczki poodkręcam, nie każdy się da, ale niektóre się da, pójdziemy jeszcze tam troszkę śmieciuchów pozbierać, dokoptujemy tu do tego i zwijamy się do pojemników, no także za chwilę się będziemy widzieć. Oki, ale posuń się. No i mam trochę butelek jeszcze, ale już więcej nie zbieram. Mógłbym, ale jak ja to zapakuję, to będzie za ciężkie i ciężko mi się będzie to nosić. Także te butelki, bo tu jest ten, jest dwa jeszcze koreczek, to mówię, tu jest jakaś taka butelka. Nie wiem, Artur może z Kaniowa będzie wiedział. Marmet, nie wiem z czego to, taka dziwna butelka. Może ją zostawię, bo ja tu chciał. Nie wiem, jaka tu jest data. No, łap tą ostrość. 95, 4? Mamy bez komórki, zobaczę. Chyba. Albo 85. Albo 95, 4. Nie wiem, z czego to jest taka butelka. Taka dziwna. Ale wiecie co, ja ją odłożę tu. Jakby Artur taką butelkę chciał, no to taka ładna. Dobra, pakuję i idziemy do pojemników. No już niedaleko nam zostało. Jeszcze. Widzicie, tam już zbiornik jest. Tam jest ten kosz. To idziemy, wysypiemy to wszystko i pójdziemy na ten brzeg. Zobaczyć, czy tam są jeszcze ci wędkarze, czy nie. Jeszcze się trochę pobawię dzisiaj z Areckiem. I do domku. Lecimy. Już, o kurde, koło mi się zablokowało. Jesteśmy koło. Wiecie co? Wiecie co ja wam powiem? Że ja się cieszę. A wiecie z czego się cieszę? No, to, że posprzątałem, to jest spoko. Szczęka mi zamarza, zimną. To ja się cieszę, że taki pojemnik tu jest, ale patrzcie, nawet nie umieją do pojemnika wyrzucić, tylko obok. Naprawdę nie mogą tego do pojemnika wsadzić, tylko obok. A Boże. No co zrobić? Nie ma tutaj, trudno. Nie ma tego. Powinno być ten worek, ale nie ma. Bo ja to będę teraz wysypywał. Bo ja nie zostawię z tego z tym workiem. Bo mi szkoda worka. O. A uwierzcie mi,
że mi worków idzie dużo, a szkoda mi takiego worka po prostu wyrzucać, bo ja na następne śmieci go będę miał. Ja bym tak za każdym razem wyrzucał, to o Jezu, to ja nie wiem, ile tych worków bym musiał mieć. Dobra, to ja wyrzucam teraz, z tego muszę mieć dwie ręce. Okej, wysypane. Zobaczcie, prawie cały pojemnik. Taka beka duża. Prawie cała z tego mojego worka i z wózeczka. Także powie sobie ten. Nie będę teraz układał, bo to tu gdzieś wsadzę po boku. W domu sobie poukładam. Kurde, wiecie co wam powiem, jeszcze nie. Kurde, no wchodź tu. To jest. A, tu mam jeszcze jeden woreczek, widzicie. Wszystko to woreczek, a woreczek. Powiem wam jeszcze pod niej posegregowałem tak. Normalnie. Może dzisiaj mi się uda. Idziemy tu na dół. Tych śmieci moich. Żona dzisiaj mówi, weź posegreguj to. Bo sąsiedzi patrzą, jak to wygląda. No, jak mi się składa ten wózek, nie wiem dlaczego. Nie powinien mi się tak składać, no. Tam przecież blokady są takie. Są tam? Nie ma. Dobra. To widzimy się tam nad wodą z tamtej strony. Tam były namioty. Zobaczymy, czy coś zostawili, czy to są pseudo, czy byli prawdziwi wędkarze. Widzicie? Nowy wózek. Tu jest taka blokada, taka blaszka. A tu już jej nie ma. Już się urwała. I nie ma co blokować i on się składa. Co ja mam teraz zrobić? Znowu będę musiał nowy wózek kupić. Jakiś taki lepszy, bo kurde, no szkoda, no przecież tyle pieniądzorów za to zapłaciłem i teraz co, chyba że tu przywiązać to na stałe te jakoś te kółka. No to jest zła wiadomość. Nie będę mógł z wózkiem jeździć, bo uwierzcie mi, on się składa. Będę musiał kupić nowy wózek, patrzcie, widzicie? On się robi, kółka się mu składają. O Jezus, zaraz wam pokażę. O, on się składa w ten sposób. On się powinien rozłożyć, jak go tu natepnę, tam jest blokada, taka wskakuje i on powinien tak jechać. O. A on jak jedzie, to mi się zaraz tu składa. Tak mi się robią. Nie mogę jeździć nim. Albo to spróbować na stałe jakoś zrobić. Pomyślę nad tym. Szkoda mi wózka, no bo to jest dobry wózek, dobry koła ma. O Boże. Dobra, idziemy, nie marudzimy. Szkoda, no. Nie, mój wózeczek miękko. Okej. Okay. Jesteśmy. Także na oko. Widzę. Co ja tu widzę? Tam jest jakieś państwo, chodzi na spacerku. Ale sprawdzimy. Na oko widzę, że jest czysto. Ładnie. Naprawdę. Tu nawet grzybki rosną, nie zdeptali. Patrzcie. Super. I nawet koreczek mam dla mnie. O, tak. Jest czyściutko. Naprawdę. Zostawili. Czyli to byli prawdziwi wędkarze. Nie ma żadnych śmieci. Żadnych butelek. Nie ma nic. A to były namioty rozbite tu. Tu było wszystko w namiotach. O, coś tu widzieli na drzewku. Chyba im coś, jakaś linka, no to zostawili jedynie, taką linkę zostawili, o. Ale to nie jest nic naprawdę, może zapomnieli po prostu, o to chodzi, że oni po prostu zapomnieli tego, także ja to wezmę, gdzieś tam mieli coś przypięte, może jakieś pranie albo coś, to jest nic, naprawdę to jest nic, to może być, tu jeszcze zobaczymy, czy do krzaków coś nie rzucili. Ja się tu teraz pobawię z areskiem. No, wszystko jest posprzątane. Nie ma tu nic w krzakach. Tu nie ma nic. Tu nie ma nic. No, jak pięknie. No, to serducho dla nich ode mnie, że tak wszystko zostawili. Naprawdę, ja się bałem, bo tu kilka dni byli w tych namiotach. Łowili rybki, ale to byli właśnie prawdziwi wędkarze. To jest korek, to dla mnie. Koreczek możecie mi zostawić. Spokojnie. Taką kubkę zróbcie sobie tutaj gdzieś zostawcie. A ja sobie podbieram koreczki.
na cele charytatywne. Ja teraz tutaj pobawię się jeszcze z Areskiem tuż przy tej wodzie i będziemy uciekać do domu. Tą linkę, co zostawili, to wezmę. Może mi się nawet przyda na coś, cholera wie. Dobra, nie no, wyrzucę ją raczej. Dobra, to czym... O kurde, już jest 20 minut. Także pan tata pogromca śmieci żegna was. Serducho dla was. Przy sobocie, jutro niedziela, będziemy odpoczywać wszyscy wspólnie razem. Także będzie fajna sobota już teraz po południu. Chyba, żeby te śmieci jeszcze segregował, ale to już tam. Dobra, nieważne. W niedzielę życzę wam przyjemnej niedzieli. Odpoczywajcie przy kawusi, przy dobrym ciachu. Dobre jedzonko, rolady, kluchy, modro kapusta. To nie za dużo. Serducho dla was, papa, do następnego.